Dzień dobry Państwu. Jest mi miło, że możemy się znowu spotkać, znowu przy Piśmie Świętym, znowu przy kolejnym temacie, który, jak sądzę, jest interesujący. Taką mam nadzieję. Proszę Państwa, zresztą wszystko, co Bóg napisał, powinno być interesujące dla człowieka wierzącego. No a dzisiaj szczególnie, ponieważ czas jest szczególny i widać, że pewne wydarzenia przyspieszają w swoim przebiegu. Dobrze, zechciejmy zwrócić się do Boga w kilku słowach z prośbą o błogosławieństwo. Łaskawy Panie, zdajemy sobie sprawę z tego, że prawdziwa mądrość jest tylko u Ciebie. Dlatego myśli do Ciebie wznosimy i Ciebie prosimy, Panie, abyś zechciał błogosławić to studium, aby każdemu słuchającemu przyniosło to, czego prawdziwie potrzebuje. W imieniu Jezusa prosimy o to i dziękujemy. Amen. Proszę Państwa, obiecałem, że dzisiaj przejdziemy do plag i zamierzam dotrzymać słowa, aczkolwiek zanim o samych plagach, to chciałbym pokusić się o pewną rekapitulację dotychczasowych naszych rozważań, a ściślej rzecz biorąc pewnego przebiegu wydarzeń, które już się dokonują i jeszcze się będą dokonywały, tak żebyśmy mieli pewną drogę wytyczoną. Oczywiście nie jest to szczegółowy opis, bo nie o to chodzi, jak Państwo zauważyliście zapewne. Ja cały szereg różnych informacji, które są pomieszczone w tekście Księgi Objawienia, pomijam, ponieważ chodzi mi o to, żebyśmy ten główny nurt uchwycili, a więc żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób te proroctwa przekładają się na naszą rzeczywistość. A cała masa dodatkowych rzeczy, szczegółów pewnych, to jest możliwa do rozważenia przy innej okazji. Więc proszę Państwa, no, taki prosty schemacik. O czym on mówi? On mówi o tym, co się dzieje i w największym skrócie oczywiście o tym, co jeszcze nas czeka, zgodnie z tym, co Biblia opowiada. A więc w tej chwili jesteśmy tutaj, prawda? W okresie tej postępującej destabilizacji, którą oglądamy na świecie w różnych obszarach. No, na przykład sektor finansowy, prawda? Sektor finansowy. To już przed wielu laty stwierdzono, że ilość pieniądza, która jest na świecie, która krąży na świecie, jest kilkakrotnie większa niż ogólna ilość majątku zgromadzona na świecie. Prawda? A więc proszę popatrzeć, w jakiej rzeczywistości my funkcjonujemy, prawda? Obracamy pieniędzmi, które nie mają pokrycia, w olbrzymiej większości swojej nie mają pokrycia. No ktoś powie, no ale to działa, idę do sklepu i kupuję. No tak, dopóki ten sklep wierzy, że ten papierek, który dajemy, czy karta bankomatowa ma jakąś wartość, to dopóty to się jeszcze kręci. Ale z chwilą, kiedy ktoś powie w pewnej chwili dość, sprawdzam, to cały system się zawali w jednej chwili, bo to jest kolos na glinianych nogach. Ta destabilizacja widoczna jest w szeregu innych kwestiach, w szeregu innych obszarach. Widzimy, jak destabilizowana jest gospodarka w tej chwili. Widzimy, jak destabilizowane są stosunki społeczne, prawda? Jak w tej chwili bardzo wyraźnie mamy rozsypującą się kulturę Zachodu, prawda? Dawną kulturę łacińską. To rozsypuje się. Czy się rozsypie, to jest inna sprawa. Ale widzimy wyraźne nurty zmierzające do tego, aby to rozłożyć zupełnie. Mamy, proszę Państwa, kryzys w warstwie politycznej. Mamy wyraźne skłonności centralistyczne, o których zresztą już wspominałem tutaj wcześniej. No i kataklizmy w przyrodzie. One są od czasu do czasu, aczkolwiek w tej chwili może nie robią na nas specjalnego wrażenia, ponieważ dopiero wtedy, kiedy liczba ofiar sięga iluś set tysięcy, to wtedy mówimy ach. Prawda? Ale te kataklizmy się dzieją, rzeczywiście. No więc jest ten biedny świat naprawdę bardzo głęboko destabilizowany i to jest proces postępujący. Co jest odpowiedzią na to? Odpowiedzią. No z naszej strony, czyli ze strony Bożej, bo tutaj są rzeczy, które się dzieją po stronie tej
zwykłej, politycznej, tej widzialnej, a tutaj są rzeczy, które się dzieją po stronie duchowej. A więc Bóg odpowiada na to, mobilizując swoją resztkę do intensywnego głoszenia poselstwa trójanielskiego. To się może wydawać nielogiczne, bo jeśli jest mało pieniędzy u kogoś w kieszeni, to co mi da Ewangelia? Otóż da, bardzo konkretne rzeczy da. I właśnie o to chodzi, że sprawy duchowe, które wydają się wielu ludziom irracjonalne, nielogiczne, nieprzystające do rzeczywistości, te sprawy przekładają się na naszą codzienność. Oczywiście przykładów można wymienić szereg, zaczynając od Kaina i Abla choćby. Dlaczego doszło do pierwszego morderstwa? No nie dlatego, że Adam w jakiś sposób ubliżył Kainowi albo źle się zachował tam w stosunku do niego, że go okradł, prawda, napyskował na niego. Nie. To względy duchowe zadecydowały o tym, że doszło do pierwszego morderstwa. Względy duchowe. Więc niech nikt nie sądzi, że to, jak wierzę, prawda, nie przekłada się na to, co ja robię i co mnie spotyka. Zależności między tymi sferami są bardzo daleko idące. A więc Bóg odpowiada na tę destabilizację, postępującą destabilizację na świecie zwiększoną intensyfikacją głoszenia poselstwa trójanielskiego, ponieważ to jest odpowiedź na problemy świata. I teraz no, jedni to przyjmują, inni nie. U tych, którzy nie przyjmują, narasta lęk. I jak łatwo jest ten lęk wywołać w skali globalnej, to my widzimy dzisiaj przy okazji no, tego wirusa, który tam szaleje, prawda? Że niezmiernie łatwo jest doprowadzić dzisiaj, przede wszystkim poprzez media, do sytuacji, w której całe narody są przestraszone i gotowe podporządkować się władzy, żeby tylko ta władza nareszcie zajęła jakieś stanowisko, wprowadziła spokój, ład. To ludzie są skłonni naprawdę do wielu ustępstw. I z chwilą, kiedy władza dojdzie do wniosku, że tak, że to trzeba wreszcie zrobić, ten ład ogólny nie tylko zaprojektować, ale i przeprowadzić, no wtedy również zaproponowana zostanie niedziela jako ten element stabilizacji, prawda? Wszyscy są w stanie skupić się wokół tego dnia. On jest dzisiaj lansowany na przykład już nie tylko ze względów teologicznych, ale ze względów ekologicznych, prawda? Ponieważ okazało się, że z chwilą, kiedy ludzie zaczynają w niedzielę odpoczywać, a więc nie oddają się czynnościom zawodowym, tam nie jeżdżą do pracy, rzeczywiście odpoczywają, no to tak, rodzina korzysta, prawda? No bo rodzina ma tam tatę, mamę w domu. Mało tego, ekologia korzysta, bo jest mniej zanieczyszczeń i to policzono dzisiaj, rzeczywiście jest w tym czasie mniej zanieczyszczeń. No to co? No to po prostu no, trzeba to robić, prawda? Jeśli to się sprawdza, to trzeba to robić. I na to ta mała garstka odpowiada, dobrze, dobrze, pięknie, róbmy to, tylko nie niedziela, a sobota. Prawda? Bo to sobota jest święta, a nie niedziela. No tylko wtedy ta większość się odezwie i powie, dajcie spokój, przestańmy sobie głowę zawracać, tutaj sobota, niedziela, będziemy się sprzeczać. Prawda? Cały świat prawie idzie za tą niedzielą, więc niech już zostanie niedziela. I będzie się pogłębiał rozdziew pomiędzy tymi dwoma grupami. Ta grupa, która Boga reprezentuje, jeszcze mocniej będzie naciskać na to, żeby się nie sprzeciwiać Bożej woli, że naprawdę ta bojaźń Boża, od której zaczyna się poselstwo trójanielskie, prawda? Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie. To jest szalenie istotny element, który jest w stanie wprowadzić ład na świecie. Bóg wzmocni jeszcze to wołanie, doprowadzając do stanu, który w Piśmie Świętym określony jest mianem wylania Ducha Świętego. Ja nie będę wiele w tej chwili o tym mówił, bo to może przy innej okazji, ale to wylanie Ducha Świętego spowoduje, że to poselstwo wybrzmi naprawdę potężnym echem, doprowadzając do konieczności podjęcia ostatecznych decyzji. A więc będzie miał miejsce przesiew. Po prostu przesiew. I to zarówno wśród ludu Bożego, jak i
wśród tych wszystkich, którzy są poza obrębem ludu Bożego. Jedni i drudzy będą musieli podjąć decyzję, czy rzeczywiście opowiedzieć się po stronie tej niepopularnej Bożej prawdy, która mówi nie, absolutnie nie, niedziela, tylko sobota, bo no, są argumenty już tutaj wspominane, czy też stanąć po stronie większości i powiedzieć nie, bo jak my będziemy wszyscy mówić, że to jest prawda, to Bóg to klepnie, Bóg to uzna. No, nasilą się pewne zjawiska wtedy właśnie, w tym czasie, żeby spowodować ułatwienie podjęcia tej złej decyzji. Pojawią się różnego rodzaju zjawiska spirytystyczne, znaczy pojawią, one są, ale wtedy nasilą swoje działanie. Pojawi się coraz więcej zwiedzeń, a także oskarżeń pod adresem ludu Bożego. I ten ucisk będzie narastał, aż w końcu, kiedy już wszyscy uzgodnią swoje stanowiska i zadecydują, czy chcą po tej, czy po tamtej stronie się znaleźć, to wtedy będzie to ostateczne przypieczętowanie decyzji, a więc przyjęcie tej Bożej pieczęci albo znaku czy znamienia bestii. Ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie przyjście Pana Jezusa. Jeszcze chwileczkę trzeba będzie zaczekać, ponieważ jak mówiliśmy wczoraj, z chwilą, kiedy ten stan zaistnieje, kiedy to się unormuje, kiedy już decyzje zostaną podjęte, będzie to równoznaczne z zakończeniem czasu łaski. Ponieważ nie będzie sensu tego czasu przedłużać, bo wszyscy już i tak podjęli ostateczne decyzje. Gdzieś troszkę więcej na ten temat może powiemy. I to spowoduje ta zdecydowana różnica stanowisk, a jednocześnie różne przykre rzeczy, które się będą działy wtedy na świecie, prawda? To spowoduje finalne prześladowania, no bo w końcu trzeba będzie wskazać winnego, prawda? Jeśli źle się dzieje, no to ktoś jest za to odpowiedzialny. No kto? No ci, którzy się sprzeciwiają większości, to jest najprostsze, prawda? Więc pojawią się finalne prześladowania po stronie ludu Bożego, na co Bóg odpowie plagami. Odpowie plagami. I ta sytuacja doprowadza nas w końcu do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, który przybywa z ratunkiem, bo gdyby nie, to skończyłoby się to dla nas tragicznie. Ale Jezus przybywa z ratunkiem. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nad tymi plagami zastanowili chwilę. Po co one są tak naprawdę, jak one będą wyglądały. Przy czym od razu powiem, proszę Państwa, że nie jest najważniejszą rzeczą rozdrabnianie się w tekście i szukanie, czy to, co tutaj napisane, to tak dokładnie wszystko będzie co do słowa, czy może należy ten tekst rozumieć nie dosłownie, ale raczej w przenośni. Będziemy o tym wspominać, ale to nie jest najważniejsze. Przy analizie plag nie można zapomnieć o duchowym wymiarze całego poselstwa Księgi Objawienia, prawda? Jeśli to tracimy sprzed oczu, to popełniamy błędy, no takie jak dzisiaj część chrześcijaństwa popełnia, na przykład przywiązując wielkie znaczenie do wydarzeń dziejących się na Bliskim Wschodzie. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, oczywiście ma znaczenie polityczne jak najbardziej. No, to może rozpętać się nawet i konflikt militarny. Może. Ja nie twierdzę, że będzie tak albo nie. Ale to tylko takie znaczenie ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Natomiast z punktu widzenia duchowego nie ma żadnego. Tak jak z punktu widzenia duchowego nie ma żadnego znaczenia współczesne państwo Izrael. Albo próby odbudowy świątyni jerozolimskiej. To dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Więc stale musimy pamiętać o pryncypiach, prawda, że tekst, który mamy, on jest napisany po to, żeby zachować naszą duchowość, abyśmy w tym czasie, szczególnie tutaj, prawda, przed zamknięciem czasu łaski, przypadkiem nie dali się nabrać albo zastraszyć. Prawda? Żebyśmy nie podjęli wtedy złej decyzji. Dlatego najważniejszą kwestią płynącą z całego studiowania opisu plag
nie jest rozstrzygnięcie, czy to należy rozumieć koniecznie dosłownie, czy koniecznie symbolicznie, ale znaczenie skutków. Co się dzieje pod wpływem tych wydarzeń, które tutaj są opisane? To jest sprawa o kluczowym znaczeniu. Tak więc, czy plagi, no, które oczywiście są pewnymi tragicznymi wydarzeniami, mogą być określone mianem dobrej nowiny? Mimo wszystko mogą, proszę Państwa, mimo wszystko mogą, ponieważ one związane są z Bożą interwencją. Bóg interweniuje na rzecz swojego ludu. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, to, że my dzisiaj, a więc jeszcze znajdując się w tym czasie, możemy analizować tę sytuację, to jest dla nas wielka przestroga, naprawdę wielka przestroga, że to nie są żarty i że pewnych rzeczy nie wolno sobie bagatelizować. No a dzisiaj chrześcijaństwo niestety, ale bagatelizuje pewne sprawy. Dobrze, no więc chodźmy już wreszcie do tego tekstu. I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący siedmiu aniołom. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Siedem czasz gniewu Bożego. I od razu możemy powiedzieć, no to tak niemiło brzmi. To tak nie pasuje do tego Boga, który przedstawia się jako miłość, dał tyle dowodów miłości. To co, znudziło mu się? Czytamy, że Bóg jest niezmienny, że jest taki sam, wczoraj, dziś i na wieki, ten sam. A więc nie ma mowy o tym, żeby Bóg któregoś dnia powiedział, dobra, kończymy z miłością, bo to widać było dobre do pewnego czasu, a teraz nie zdaje egzaminu, teraz będzie odwet. To nie ten Bóg. To nie w ten sposób Bóg działa. Termin, który jest użyty tutaj, gniew Boży, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko zesłanie skutków, które wynikają z ludzkich wyborów. Z ludzkich wyborów. I kiedy przypomnimy sobie to, co się działo wcześniej troszkę, zanim plagi spadną, prawda? A więc kiedy Bóg nasilał przez dłuższy czas, nasilał działanie poselstwa trójanielskiego, poselstwa ratunku, prawda? To widzimy, że plagi spadają wtedy, kiedy ludzie to poselstwo zdecydowanie zlekceważą, kiedy je zdecydowanie odrzucą. To wtedy, kiedy kończą się, kiedy kończy się działanie poselstwa trójanielskiego, no to wtedy spadają plagi. Jest oczywiście pewna, są pewne podobieństwa pomiędzy tymi siedmioma, a tymi, które spadały w Egipcie, prawda? Tamtych było 10. No tutaj można porównywać jedne z drugimi, ale to nie jest może najważniejsze. Od razu chciałbym powiedzieć, że są pewne elementy w tych plagach z Księgi Apokalipsy, które ewidentnie wskazują na pewną dosłowność, tak jak grzmoty, błyskawice, trzęsienia ziemi, ciemność, grad, prawda? Są też i ewidentne elementy symboliczne, takie na przykład jak picie krwi, będziemy mieli w tekście za chwilę tam, czy ołtarz, który mówi, albo chodzenie nago, to dzisiaj to tak różnie bywa, więc no ale dobrze. O Armagedonie tam dwa słowa powiemy, prawda? O Babilonie tak samo. To jest ewidentne wypowiedzi symboliczne. No i tu jeśli ktoś byłby ciekaw, na co te plagi są wylewane, to jest to pewne zestawienie, o każda plaga jest w konkretny sposób adresowana, aczkolwiek skutki tego odczuwają ludzie. A więc idźcie, wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy anioł i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawił się zły i złośliwy wrzód na ludziach, którzy mieli piętno zwierzęcia i na tych, którzy kłaniali się jego obrazowi. I tutaj, proszę Państwa, kiedy czyta się no, choćby taką wypowiedź, to od razu niektórzy się rzucają na nią i mówią, tak, to będą raki. Strasznie się rozmnożą choroby nowotworowe, to te wrzody, tak. Tu nie jest napisane, że to będą choroby nowotworowe. I nie mówią, nie nowotwory, to uczulenia będą, prawda? Uczulenia.
no też nie, to nie jest najważniejsze, co to będzie, prawda? Czy będzie to miało taką postać, czy inną postać. To nie o to chodzi, prawda? Dla nas najważniejsze jest to, co się mieści tutaj pod koniec. Że ten zły, złośliwy wrzut na ludziach dotyka tych, którzy mieli piętno zwierzęcia, tych, którzy kłaniali się jego obrazowi. I proszę popatrzeć, że mamy ewidentne powiązanie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda? Elementu duchowego, no, z elementem tym czysto materialnym. Jedno i z drugim jest, jakiej natury będzie ten wrzut, prawda, taki czy siaki, to nie wiemy, to nie jest najistotniejsze. Najważniejsze, że ludzie zostaną dotknięci w jakiś sposób tego rodzaju schorzeniem i że będą dotknięci ci, którzy wybrali bestię, ideologię bestii, stanęli po stronie bestii, prawda? A więc przyjęli ten widoczny znak przynależności do tamtej opcji światopoglądowej. No, dawniej dotknięcie wrzodami oznaczało konieczność izolacji. Wykluczało człowieka ze społeczności, przynajmniej na pewien czas, dopóki nie odzyskał zdrowia. I tu, pamiętając o tym elemencie, możemy powiedzieć też, że ci ludzie, którzy dokonali takiego wyboru, sami tak naprawdę się wykluczyli spoza obrębu ludu Bożego. Ci ludzie sami odizolowali się od Boga. I tak jak wcześniej, do momentu plag, cierpieli przede wszystkim ci, którzy po stronie Bożej byli. Oni cierpieli z powodu narastających prześladowań. Tak w tej chwili cierpią ci, którzy dokonali złego wyboru. No dobrze, ale przejdźmy do drugiej plagi. Drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się jakby krew umarłego, a każda dusza żywa zginęła w morzu. Wyraźnie jest tutaj pewna analogia do jednej z plag egipskich, ale to nie o to chodzi w tej chwili. Natomiast znów analizujemy skutki, jakie się dzieją, prawda? Drugi anioł wylewa czaszę i może staje się nie do użytku, prawda? Bo jeśli ono staje się takie jak krew z umarłego, coś paskudnego, coś obrzydliwego. Jeśli w dodatku wszystkie stworzenia giną w morzu, prawda? No to możemy sobie, ale możemy próbować wyobrazić sobie zapach, prawda? Zapach. Więc widzimy, że taki ważny dla człowieka element jak morze, to są szlaki komunikacyjne, prawda? To jest źródło różnego rodzaju bogactw, które człowiek wykorzystuje, to staje się zupełnie bezużyteczne dla człowieka. Człowiek jest tego pozbawiony. No ale ktoś może powiedzieć, no to tam patrzeć, no jakoś bez morza sobie damy radę. Ale kiedy trzeci anioł wylewa swoją czaszę, to wylewa na rzeki i źródła wód i one stają się krwią. Oj, to tutaj już jest kiepska sprawa, ponieważ źródła wody słodkiej, prawda, zostają zanieczyszczone i to w taki sposób, że stają się praktycznie nie do użytku. I usłyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że to osądziłeś, ponieważ wylewali krew świętych i proroków. Dałeś im też pić krew, bo tego są godni. I usłyszałem innego od ołtarza mówiącego: doprawdy, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. A więc pozbawienie człowieka dostępu do wody, która decyduje o jego życiu, być albo nie być, prawda? To z jednej strony w tej warstwie czysto materialnej to naprawdę jest bardzo poważna sprawa, ale my oczywiście, słysząc o wodzie dostarczającej życie, to od razu myślimy o tak zwanej wodzie życia, prawda, wodzie żywota. To o tym Pan Jezus mówi w
Ewangelii, mówiąc o swoim Słowie, mówiąc o Duchu Świętym. Kiedy rozmawia z Samarytanką, to wyraźnie wypowiada się w ten sposób. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. To w nawiązaniu do studni, przy której siedział. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A potem Pan Jezus w dalszym rozdziale, jeszcze w 7, mówi o wodzie życia jako o strumieniach Ducha Świętego. A więc Ewangelia, która przychodzi do człowieka, jest przyrównana do działania wody, dobrej, słodkiej wody. No i tutaj okazuje się, że tej wody teraz nie ma. Że tej wody brakuje. No jest pytanie, czy rzeczywiście oznacza to, że wszystkie Biblie znikną wtedy ze świata i że nie będzie już skąd zaczerpnąć tej dobrej wody. Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ale nie będzie już możliwości dlatego, że ludzie wcześniej tę możliwość odrzucili. A odrzucając ją w sposób definitywny, przekroczyli pewną granicę, spoza której nikt nie jest w stanie ich nawrócić. Za chwilę jeszcze o tym powiemy kilka słów. A więc jest to sytuacja szalenie trudna. Nawiązał do niej między innymi prorok Amos. Prorok Amos, który powiedział tak. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Jeszcze do tego wrócimy. Czwarty anioł. Czwarty wylał swoją czaszę na słońce i dano mu moc dręczyć ludzi gorącem ognia. I byli ludzie popaleni wielkim gorącem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, jednak nie nawrócili się, aby dać mu chwałę. Jakiś wzrost aktywności słonecznej, oparzenia, no i to, co do tej pory było dobrodziejstwem, bo przecież my jesteśmy w jakiś sposób od słońca uzależnieni, prawda? Nie potrafimy żyć bez słońca. To staje się w tej chwili, to dobrodziejstwo staje się w tej chwili przekleństwem, staje się, przyczynia człowiekowi szkody. No, oczywiście od razu przychodzą na myśl pewne odniesienia do sfery duchowej i do kultu solarnego, prawda? No i nie dziwimy się, że ci, którzy bluźnią, ci, którzy doświadczają szkód wynikających z tej plagi, to ci, którzy związali się z kultem solarnym, czego wyrazem było ich poparcie właśnie kwestii niedzieli jako dnia świętego. A więc i takie problemy się pojawiają. Piąty anioł wylał swoją czaszę na tron zwierzęcia i stało się jego królestwo zaciemnione, a ludzie gryźli z bólu swoje języki i bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich wrzodów, jednak nie nawrócili się od swoich uczynków. Tu może podkreślimy fakt, iż ludzie bluźnią Bogu z powodu swoich wrzodów. O, a więc widzimy, że plaga pierwsza jeszcze trwa w obrębie plagi piątej. A więc możemy posunąć się o taką konstatację, że plagi będą padać, ale nie jedna po drugiej, także jedna zaczyna się, trwa, kończy i dopiero następna, znowu trwa, kończy i następna. Plagi prawdopodobnie będą zachodzić na siebie, a więc jedna jeszcze będzie trwać, nie będzie się kończyć, a już wystąpi następna i kolejna i to całe towarzystwo jednak będzie wywierało swoje skutki. Tak, no tutaj już mamy ewidentnie język symboliczny, prawda? Bo przecież jest mowa o tronie zwierzęcia. No,
nie ma na świecie jakiegoś ukoronowanego zwierzaka, prawda? Niedźwiedzia, wielbłąda. No, przynajmniej nie słyszałem, bo mówi się, że lew jest królem zwierząt, prawda? No ale chodzi sobie w zoo, czy tam gdzieś na pustyni i tyle, ale nikt go na tronie nie sadza. Więc stwierdzenie mówiące o tronie zwierzęcia jest ewidentnie symboliczne, prawda? Więc anioł, który atakuje tę strukturę, jak wiemy, strukturę ewidentnie wrogą Bogu, prawda? No, sprawia, że ludzie bardzo wyraźnie to odczuwają. Że ludzie bardzo wyraźnie to odczuwają, mimo to nie nawracają się do Boga. Chodźmy dalej. I wylał szósty anioł swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Już no, ewidentnie jesteśmy w obrębie symbolicznego języka, choćby z tego względu, że Eufrat wcale nie jest wielką rzeką. No, to raczej niewielka rzeka. Raczej niewielka. Pojawiają się jacyś tajemniczy królowie od wschodu słońca, prawda? No a żeby jeszcze to pogłębić, to czytajmy dalej. I widziałem trzy duchy nieczyste, podobne do żab, wychodzące z ust smoka, z ust zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Są to bowiem czyniące cuda duchy demonów, które wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę owego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. No, widzimy wyraźnie, że ta walka o skonsolidowanie całego świata wokół pewnej idei, no, osiąga tutaj punkt szczytowy, prawda? I ta konsolidacja rzeczywiście ma miejsce. Te trzy potęgi wspomniane tutaj, działające pod wpływem demonicznym oczywiście, prawda? Gromadzą ludzi, aby stoczyć wojnę z Bogiem. Oczywiście nikt Boga nie jest w stanie dosięgnąć w sposób fizyczny. Bóg mieszka tam gdzieś, prawda? To nikt z procy nie będzie do Pana Boga strzelał. Ale można Boga dosięgnąć w inny sposób. Ano atakując Jego lud. Chrystus powiedział wyraźnie, że cokolwiek wam uczynili, to tak jakby mnie uczynili, prawda? W związku z tym ta walka, o której tutaj jest mowa, ta finalna walka, która ma się rozegrać, będzie tak naprawdę stoczona pomiędzy tym triumviratem, tymi trzema istotami, smokiem, czyli szatanem i inspirowanym przez niego zwierzęciem oraz fałszywym prorokiem, czyli tym drugim zwierzęciem, tym wychodzącym z ziemi. To jest inne określenie tamtej potęgi, prawda? I te trzy siły, ten triumvirat, stanie do walki z ludem Bożym. Po ludzku rzecz biorąc, siły są absolutnie niewspółmierne. Więc lud Boży jest przegrany wobec takiej koalicji, nie jest w stanie nic począć. No, ale my wiemy przecież, że to Bóg jest zwycięzcą. Natomiast interesuje nas ta sprawa wyschnięcia wielkiej rzeki Eufrat, prawda? Wyschła jej woda. Eufrat istotnie był rzeką, która zasilała Babilon. Przepływała przez Babilon, dlatego było to miasto doskonale zaopatrywane w wodę. Do tego stopnia, że wewnątrz znajdowały się pola uprawne w obrębie Babilonu, które pozwalały temu miastu przetrwać nawet 20-letnie oblężenie. A więc Babilon śmiał się ze wszystkich, którzy chcieli go atakować. No, przyszedł i na niego kres. Ale do pewnego czasu wydawało mu się, że jest niezwyciężony. My czytamy to i robimy pewne analogie do historii, ponieważ one są usprawiedliwione. Współczesnemu Babilonowi, temu duchowemu Babilonowi, też się wydaje, że jest niezwyciężony. On też starannie dba o popularność i robi wszystko, żeby skupić wokół siebie jak największą ilość ludzi. I kiedy no, sytuacja
tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tej postępującej destabilizacji osiągnie już punkt krytyczny. I kiedy padnie hasło, że ludzie, słuchajcie, my musimy naprawdę uporządkować to wszystko teraz na ziemi. Musimy się skupić na tym, żeby jednomyślnie działać. To siły polityczne nie wystarczą, ponieważ wszystkie siły polityczne są w jakiś sposób zdyskredytowane. Prawda? Ale jest pewna siła, która mając pewien argument, atut duchowy, będzie w stanie powiedzieć, no to słuchajcie, to ja teraz będę waszym patronem. Ja zadbam o to, żeby sprawy duchowe uregulować, a wy będziecie teraz robić tutaj pod określone dyktando. Ludzie na to pójdą. Ci, którzy nie opowiedzą się po stronie Bożej, to oni na to pójdą. Do pewnego czasu. Do pewnego czasu. Aż zrozumieją, że te obietnice Babilonu plajtują. Że obietnice Babilonu się nie spełniają. Że nie udaje się uregulować sytuacji na ziemi. Że wszystko naprawdę zmierza do katastrofy. I wtedy te czynniki polityczne wszystkie wycofają swoje poparcie dla Babilonu i to jest określone mianem wyschnięcia rzeki Eufrat. Zasilanie Babilonu, coś co warunkowało jego istnienie, jego potęgę, to się skończy. Ale o tym jeszcze jest mowa w dalszych rozdziałach Księgi Objawienia. Także o tym jeszcze będziemy mówić. I część dalsza szóstej plagi. Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i nie widziano jego sromoty. To jest, proszę Państwa, taki pocieszający wtrend w tej całej narracji, która jest minorowa, prawda? Bo tu się dzieją naprawdę straszne rzeczy. Ale w tym wszystkim Bóg daje nam taką chwilkę oddechu i mówi, że wśród tego szalejącego zła to szczęśliwy jest ten, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago. No, aby nie ujawniła się jego grzeszność, to w ten sposób może powiedzmy. Aby nie widziano jego sromoty. On jest przykryty. Czym on jest przykryty? No, łaską Bożą. Szczęśliwy jest lud Boży mimo wszystko. Pomimo tego, że sytuacja na świecie jest dramatyczna wtedy, to jest ta garstka, która jest szczęśliwa, bo ona jest z Bogiem. No i co robią siły demoniczne? Zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Och, ileż to już nie naopowiadano o tym Armagedonie i lokalizacje przeróżne wymyślano. Armagedonu tak naprawdę nie ma. Ponieważ to słowo to jest złożenie, prawda, góra Megiddo dosłownie, tak by to trzeba przetłumaczyć, góra Megiddo. Nie ma góry Megiddo, jest równina Megiddo. I na tej równinie Megiddo wydarzyło się cały szereg różnych rzeczy dosyć istotnych dla starotestamentowego ludu Bożego. O, tam odnoszono pewne zwycięstwa, prawda, tak jak tutaj czytamy. Piękne zwycięstwo Gedeona nad pewną koalicją, potrójną koalicją sił. I tak dalej. No, były też i przykre zdarzenia, tragiczna śmierć króla Jozjasza, wspaniałej postaci takiego prawdziwego Bożego człowieka. Ale to wszystko było tam, na równinie Megiddo, która to równina dochodzi do góry, owszem, ale góra się nazywa Karmel. No i kiedy o Karmelu mowa, to od razu nam się przypomina postać proroka Eliasza, prawda? Który właśnie tam, na górze Karmel, dokonał wspaniałej rzeczy, bowiem urządził, no widowisko może to nie jest najszczęśliwsze słowo, chociaż nie jest negatywne, ale może się źle kojarzyć. Po prostu zgromadził tam wszystkie siły wrogie Bogu, tam kilkuset kapłanów pogańskich, a naprzeciw nich on, sam jeden, biedna sierotka i cała masa gapiów, którzy wraz z królem przypatrywali się temu, jak wypadnie konfrontacja. Czyli który Bóg okaże się silniejszy? Czy ta plejada bogów pogańskich, czy ten jeden Bóg hebrajski?
I urządzone to zostało w sposób taki, że nikt nie mógł zakwestionować wyników. No, dzisiaj to się namiętnie kwestionuje wyniki wyborów na przykład, prawda? Ale to, co zobaczyli wtedy ludzie, to było nie do zakwestionowania. Ci prorocy pogańscy przez pół dnia tam szaleli koło ofiary, którą złożyli, położyli na ołtarzu. No i czekali, że któreś z ich bóstw odpowie ogniem na ich prośbę i spali tę ofiarę. Nic się nie stało takiego. Kiedy Eliasz w końcu zabrał głos, tak samo złożył ofiarę, kazał nawet oblać ją tam 12 wiadrami wody i tę ofiarę, i ten ołtarz, i jeszcze woda stała dookoła. A potem się człowiek pomodlił i jak Bóg spuścił ogień z nieba, to spłonęło wszystko, łącznie z tym kamiennym ołtarzem. Tego nie można było zakwestionować. Jeden prawdziwy Bóg odezwał się. I ta sytuacja, kiedy jeden człowiek staje samotnie, broniąc honoru Bożego, to się powtórzy. To się powtórzy. Tam będzie koalicja, zgromadzenie wszystkich sił demonicznych i ludzkich, które opowiedziały się po tej stronie, a naprzeciwko garsteczka ludu Bożego. Garsteczka ludu Bożego. Tam rozegra się podobna walka. Wtedy siódmy anioł wylał swoją czaszę na powietrze i wyszedł donośny głos ze świątyni niebiańskiej od tronu, mówiący: stało się. I stały się głosy i grzmoty i błyskawice i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie są na ziemi. Tak wielkie było to trzęsienie. I stało się wielkie miasto na trzy części rozerwane i miasta narodów upadły i wspomniano o wielkim Babilonie, aby dać mu kielich wina zapalczywości jego gniewu. I wszystkie wyspy uciekły, a góry nie zostały znalezione. Patrzmy, co się dzieje, prawda? Jakiś ogólnoświatowy kataklizm. I spadł z nieba na ludzi wielki grad cetnarowy i bluźnili ludzie Bogu z powodu plagi gradu, gdyż jego plaga była bardzo wielka. No cóż, proszę Państwa, nie chodzi o to, żebyśmy tam opisywali w szczegółach ten kataklizm, on jest wystarczająco tutaj wyartykułowany. Pan Jezus zresztą wspominał o tym, że będą tam różne rzeczy, również i trzęsienia ziemi. Takie małe porównanie. Gdy spojrzymy na opis siódmej plagi i na opis tego, co stało się na Golgocie, to widzimy, że ta siódma plaga no ewidentnie ma zakres ogólnoświatowy, prawda? A Golgota? Opowiemy to takie lokalne wydarzenie. Ale to lokalne wydarzenie do dzisiejszego dnia jest omawiane, jest prezentowane. Więc ono się wtedy stało lokalnie, ale zasięg na pewno ma ogólnoświatowy. Tu i tu mamy trzęsienie ziemi, prawda? Tu trzęsła się ziemia i tu będzie się trzęsła też. Wtedy nastąpiło w wyniku tego otwarcie grobów. Tutaj mamy do czynienia z gradem i to no, niewąskim. Grad cetnarowy to około 50 kg kamyczek każdy. Wreszcie jeszcze dwa elementy. Tutaj pod wpływem tych wydarzeń mają miejsce nawrócenia. Prawda? I tuż po śmierci Chrystusa nawraca się setnik, prawda? Poganin, pierwszy nawrócony poganin po śmierci Chrystusa. Natomiast tutaj już nie ma nawróceń. I nawet głosy, które wtedy padają, są podobne. Tu Chrystus mówi, wykonało się i oddaje ducha, a tutaj czytamy, że stało się. Proszę Państwa, rzecz, która, no to taki szczegół, ale rzecz, którą naprawdę trzeba podkreślić, kiedy czytamy opisy tych plag, to pewna determinacja, która się ujawnia, zwłaszcza od czwartej plagi. Tam w opisie czwartej plagi czytaliśmy, że ludzie byli popaleni wielkim gorącem i bluźnili imieniu Boga,
jednak nie nawrócili się, aby mu dać chwałę. Piąta plaga. Bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich boleści i z powodu swoich wrzodów, jednak nie nawrócili się. Prawda? Ta sama kwestia. Szósta plaga. Tam są te duchy demonów wychodzące, by zgromadzić ludzi na wojnę i zgromadził ich. A więc znów ludzie odchodzą od Boga, prawda? Ludzie nie dają się przez to, co się dzieje, pociągnąć. Są pociągnięci przez siły demoniczne. I wreszcie siódma plaga. Kiedy spada z nieba ten wielki grad, ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu. I znowu nie ma nawrócenia. Proszę Państwa, mówimy o tym, ponieważ to jest naprawdę zdumiewające, że można być aż tak dalece upartym. Ale od razu musimy powiedzieć, że to jest skutek pewnych decyzji cząstkowych, jakie się podejmuje. I mechanizm tego jest przedstawiony w Biblii w różnych historiach. Choćby w historii, która miała miejsce przy wyjściu ludu Bożego z Egiptu. Kiedy to Mojżesz przychodzi do Faraona i najpierw mówi, prawda, wypuść lud. Nie. Zaczyna się jedna plaga, potem druga, potem trzecia. Za każdym razem Faraon może zmienić decyzję. Plagi są coraz cięższe. Zaczynają dotykać zwierząt, ludzi, prawda? Całe państwo niszczeje. Nawet przychodzą jego dworzanie i mówią, słuchaj, co ty robisz? Państwo ginie. A ten człowiek zostaje doprowadzony poprzez swój upór, poprzez te decyzje cząstkowe do takiego stanu, że nawet śmierć jego syna nie powoduje trwałej zmiany decyzji. Ta decyzja na chwilę się zmienia i oni wychodzą. Ale potem on rusza w pogoń i ginie. Prawda? I skutkiem tego jest śmierć. Więc dlaczego o tym mówimy? Bo proszę Państwa, no, każdemu grozi dzisiaj, że może popaść w podobne uzależnienie. Że może powiedzieć, no dobrze, zrobiłem dzisiaj źle, no ale ostatecznie od tego się świat nie zawali, to nie jest nic takiego strasznego, to już więcej nie będę, no, albo nieczęsto. Prawda? Ludzie w taki sposób podchodzą do grzechu. Uważają, że to są błahostki, że dopóki się drugiego nie zabija, to cała reszta jest jeszcze pewną błahostką. Tak przegrał swoje zbawienie król Saul, prawda? Przecież człowiek wybrany przez Boga na to stanowisko. Przecież człowiek namaszczony. Przecież obdarzony określonymi predyspozycjami w tym kierunku. Przecież człowiek, który miał wiele sukcesów. Gdyby analizować jego historię od strony takiej politycznej, to powiemy o to, był władca, który wiele dobra przyczynił Izraelowi. Ale z drugiej strony to był człowiek pożerany ambicją, pychą, zazdrością, prawda? Zazdrością. I w końcu doprowadzony zostaje do takiego stanu, że nie tylko chce zabić biednego Dawida i ściga go po całym kraju i nie zmienia decyzji nawet wtedy, kiedy Dawid dwukrotnie ratuje mu życie, może go zabić. Ale nie robi tego. I Saul o tym wie. I mimo to chce zniszczyć tego człowieka. W końcu w dzień poprzedzający jego śmierć udaje się do wróżki. Tragedia. Król, namiestnik Boży, prawda, idzie do jakiejś poganki, żeby stamtąd zaczerpnąć informacji. To jest rozpacz po prostu. No i wreszcie ginie samobójczą śmiercią, przegrywając wojnę. Prawda? A więc pasmo odstępstw z powodu niewinnych nawet, no pewne można by darować, prawda? Ale ponieważ król je sobie bagatelizuje, to one się kumulują i koniec jest katastrofalny. Prorok Jeremiasz o ludziach, którzy, o jego rodakach, którzy też chylili się ku upadkowi,
przed niewolą babilońską i potem jeszcze w trakcie, kiedy pojawia się pierwszy najazd, drugi, potem trzeci, to charakteryzuje tych ludzi tak. Chwytają się kłamstwa i nie chcą się nawrócić. Dalej pisze, doprawdy oni nie potrafią się rumienić ani wstydzić, dlatego upadną wśród padających. A my wiemy, co to znaczy, jak człowiek już nie potrafi się rumienić, prawda? Na przykład z powodu kłamstwa. To znaczy, że ono już mu tak weszło w krew, że może w żywe oczy komuś kłamać i nawet mu się kawałek ucha nie zaczerwieni. Jeszcze inna wypowiedź tego samego proroka. Doprawdy nie wstydzą się, ani ich prorocy nie mogli doprowadzić ich do wstydu. Tragiczny stan ludzi. Tragiczny stan, którzy tak zżyli się ze swoimi grzechami, że nawrócenie ich jest niemożliwe. Nawet Duch Święty nie potrafi tego zrobić. Niestety, ale tak bywa. Każdy człowiek ma jakąś swoją granicę. Ona tam w głowie jest, my nie potrafimy jej określić. Ale jest coś takiego. Widzimy choćby po tych historiach biblijnych, że kiedy człowiek poza tę granicę nieprawości przechodzi, to spoza niej nie ma odwrotu już. On już tam będzie brnął. I plagi ukazują między innymi właśnie w swoim opisie ten rozpaczliwy stan ludzi, którzy nie są w stanie nawrócić się. Oni widzą, co się dzieje. Oni cierpią z tego powodu. Oni wiedzą, że to z Bożej inicjatywy ten stan tutaj zaistniał teraz i oni cierpią. I oni zamiast powiedzieć, Boże, no gdzie jest ta Twoja miłość, prawda? Zrób coś. Nie ma nic. Oni ubliżają Bogu i pozostają przy swoich stanowiskach. No, to jest naprawdę bardzo przykra sytuacja, ale ona powinna nam uzmysławiać to, że dzisiaj, tak jak czytamy w innym miejscu, oto dzisiaj czas łaski, oto dzisiaj czas zbawienia. Dzisiaj jeszcze możemy podjąć dobre decyzje. Nawet jeśli uważamy, że bardzo wiele mamy na sumieniu, zgoda, no to już nieważne ile, czy worek grzechów, czy dwa worki, ale niezależnie od tego, ile mamy, to Jezus za to wszystko zapłacił. I możemy do Niego przyjść i powiedzieć, Boże, jest mi głupio, jest mi wstyd z powodu tego, co się stało, ale przecież wiem, że Ty mnie kochasz i że Ty uregulowałeś ten rachunek, więc proszę Cię, rozliczmy tę sprawę. Przebacz, a ja zrobię wszystko, żeby się dać prowadzić już Tobie. Tak będzie robił lud Boży do końca. Oczywiście tam oni w tym finalnym czasie, po zamknięciu czasu łaski, już nie będą mieli bieżących grzechów, no bo wtedy nie można by było ich rozliczyć. Ale oni będą całkowicie Bogu oddani, poświęceni, tak jak Hiob, jak mówiliśmy wczoraj, choćby mnie i zabił, ale w nim ufał będę. I ci ludzie z radością będą mogli wyjść Jezusowi na spotkanie. Więc, proszę Państwa, mówię o tym nie po to, żebyśmy drżeli, bo nie ma powodu, żeby drżeć. Co się ma dokonać, to się dokona. Ale przez to wszystko, co się ma dokonać, Bóg swój lud szczęśliwie przeprowadzi. I powinniśmy w to wierzyć i dać się prowadzić już dzisiaj. Już dzisiaj dać się prowadzić. A podsumowując to dzisiejsze rozważanie, możemy powiedzieć chyba tak, że po pierwsze, Bóg się nie pomylił, gdy swoich opieczętował. Prawda? Bo oni pozostaną wierni. Także tu pomyłki nie ma. Nie pomylił się też, gdy zamykał świątynię. Nie będzie sytuacji, w której ktoś przyjdzie i powie, o Panie Boże, już po czasie łaski, jakbyś mi dał jeszcze tydzień, to ja bym się nawrócił. Nie będzie takiej sytuacji. Ludzie zdecydowanie wybiorą albo życie z Bogiem, albo bez Boga nie życie.
Tak, zwyciężają wierni, a nie ci, którzy są silni lub uważają się za silnych. Ci, którzy się uważają za słabych i którzy stale moc czerpią od Boga, to ci zwyciężą. No i wreszcie takie dwa stwierdzenia jeszcze, że posłuszeństwo Bogu zawsze się opłaca, a nieposłuszeństwo nie opłaca się nigdy. I chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy z tym dzisiaj pozostali i podziękowali Bogu za tę perspektywę, którą z Jego łaski mamy. Łaskawy Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za całe Twoje prowadzenie dotychczasowe i za to, że będziesz strzegł swój lud. Dziękujemy Ci za obietnice, które są złożone w Twoim świętym Słowie. I za to, Panie, że ten lud, który nawet w tak finalnym, strasznym czasie będzie musiał borykać się z różnymi problemami i z prześladowaniami na ziemi, zostanie przez Ciebie ochroniony. I że ci, którzy dotrwają szczęśliwie do tego czasu, z radością wyjdą Ci na spotkanie. Bądź za to uwielbiony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I spraw, żebyśmy każdego dnia, i dziś, i jutro, i ile jeszcze zechcesz nam podarować dni kolejnych, w każdym z nich prawdziwie mieli Ciebie przed oczyma i Tobie ufali. Żebyśmy strzegli się od pokus, uciekali od tego, co złe, ale żebyśmy, nie bacząc na koszty, zawsze szli przez życie, będąc w Ciebie zapatrzeni. W imieniu Jezusa proszę Cię o to. Amen.